No spotykamy się dzisiaj w sumie w bardzo ważnym momencie, bo przed meczem pierwszym tutaj u nas w nowym sezonie i debiutujemy również z nową nawierzchnią i wydaje się, że prezentuje się niesamowicie. Mam nadzieję, że pomoże nam nie tylko i wyłącznie podczas meczu, ale pomoże też w najważniejszym zadaniu, czyli awansie do Ekstraklasy, za co serdecznie dziękujemy za tą współpracę, że udało się to zrobić tak bardzo szybko tutaj panu dyrektorowi, ale też całemu zespołowi ZIS-u, więc dziękujemy ze swojej strony jako Wisła Kraków serdecznie. Ja się przede wszystkim cieszę, że mamy nową murawę, zmodernizowany stadion. Przez rok mówiliśmy, że nie wiadomo, czy to się uda, bo to jest wszystko czas. Udało się, można powiedzieć. I czego życzę? Życzę, że za rok o tej porze będziemy inaugurować ale Ekstraklasę, a potem puchary, nie puchary, czyli wracają czasy dawne, ale nie tak odległe, że nie tylko Ekstraklasa, ale puchary będą gościć na tym stadionie, czego sobie panu prezesowi i wszystkim kibicom życzę. W każdym razie zapraszamy na mecz już w sobotę. Ponad 30 tysięcy ludzi zasądzie na tym stadionie. Mamy nadzieję, że murawa przyniesie nie tylko i wyłącznie szczęście, ale też dobre widowisko i zapraszamy serdecznie. Myślę, że to jest wielkie święto w Krakowie. Żegnamy legendę Kuby Błaszczykowskiego i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziękujemy. Sobota 17:30, widzimy się na stadionie.